Zdewastowane nagrobki na cmentarzu żydowskim w Zabrzu zostaną naprawione. Ważne dla kultury żydowskiej, jak i miasta, nagrobki zostały zniszczone na początku czerwca. Ich rewitalizacja będzie możliwa dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Po podpisaniu porozumienia z Urzędem Miasta Zabrze, Instytut przeznaczy pieniądze na ich naprawę. Karolina Komada. Tak wygląda cmentarz żydowski w Zabrzu po tym, jak przeszło miesiąc temu został zdewastowany. Na jego terenie zachowało się około 700 nagrobków. To monumentalne grobowce, jak i tradycyjne macewy. Uszkodzeniu uległo ich około 60. Akt wandalizmu, który zdarzył się na cmentarzu żydowskim w Zabrzu, poruszył wiele osób. Także Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, poruszony tą sytuacją, zaproponował pomoc miastu Zabrze w konserwacji tych zabytków i przywrócenie ich do właściwego stanu. Zostało zawarte porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez panią prezydent miasta Zabrze oraz Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków, na podstawie którego Instytut dokona konserwacji wybranych nagrobków za kwotę 50 tysięcy złotych. Do dwóch dewastacji cmentarza doszło na początku czerwca. Wśród zniszczonych nagrobków znalazł się pomnik rodziny Maxa Bejma. To jest rodzina bardzo zasłużona, rodzina, ja tylko przypomnę, która Zabrze, tej rodzinie zawdzięcza posiadanie gazu, kuchenek gazowych, no bo oni, rodzina Maxa Bejma wybudowała gazownię, później tą gazownię sprzedali miastu, ale Max Bejm zasłynął z tego, że on bardzo był związany z miastem Zabrze, był to bogaty, majętny człowiek i on rozdawał pieniądze. A raczej dawał bezzwrotne pożyczki. Można powiedzieć, że taką też pożyczkę otrzymał również cmentarz. Udało się pozyskać 50 tysięcy i to jest kwota, oczywiście mała kwota, choć dla nas społecznych opiekunów tego cmentarza bardzo, bardzo duża, ale to jest tylko na naprawę, czyli jakby przywrócenie tym nagrobkom tego stanu sprzed dewastacji. Nie mówimy tu o sprawach konserwacji, więc to jest podniesienie, ponowne usadowienie, wyrównanie. Sprawcy, czyli dwóch mężczyzn, usłyszeli zarzuty dotyczące niszczenia zabytków. Grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat.